Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Tymczasem opowiemy sobie o Polskiej Agencji Łowców Niezidentyfikowanych Organizmów, organizacji rządowej powołanej w 1952 roku przez prezesa Rady Ministrów Romualda Sapolskiego. Ze względu na nasilającą się liczbę relacji naocznych świadków względem pojawienia się tajemniczych stworzeń na terenie całej Polski, rząd nie mógł zignorować takich sygnałów. Zdecydowano się powołać do życia tą organizację, mimo że u władzy byli komuniści. Pozwoliła na to odwilż, która miała miejsce po udanym obaleniu rządów radzieckiego dyktatora Aleksandra Talina. Na czele PAUNO stanął przedwojenny kryptobiolog profesor Janusz Potocki. Pierwszą sprawą, jaką zajmowała się ta jednostka, była tajemnica Smoka Wawelskiego. Taki kryptonim dostał projekt powołany do życia w lutym 1953 roku. Wtedy to na świat wyszły nowe fakty. Wielu mieszkańców wiosek leżących w okolicach Krakowa zgłaszało występowanie dziwnych odgłosów, a nawet twierdziło, że widziało olbrzymiego czworonożnego potwora. Nadleśniczy Izidiusz Wala zgłaszał również powstawanie dziwnych ciągów wyłamanych drzew, zarówno w Puszczach Niepołomickiej czy też Dulowskiej. Dodatkowo przypadkowo odkryto wejście do ogromnej sieci jaskiń położonych głęboko pod Wawelem. Zrobili to pracownicy sektora publicznego, którzy restaurowali okolice zamku. W pewnym momencie praca koparki odsłoniła sporej wielkości szyb, wyżłobiony w wapieniu jurajskim. Polska Agencja Łowców Niezidentyfikowanych Organizmów natychmiast wysłała tam delegację, składającą się z wykwalifikowanych naukowców. Na czele grupy stał Jan Łary Długopolski. Grupa polskich speleologów i paleobiologów wraz z doświadczonymi grotołazami zeszła w czeluścia nowo odkrytej groty, znajdującej się głęboko pod Zamkiem Królewskim w Krakowie. Chłodne nastroje członków ekspedycji, częściowo przymuszonych do zejścia w nieznane, szybko zmieniły się w dozę ekscytacji i radości. W ramach wyjaśnienia tak naprawdę była to druga interwencja PAUNO. Pierwszy przypadek niezidentyfikowanego organizmu miał miejsce na Podlasiu. Jak się później okazało, za całe zamieszanie był odpowiedzialny lokalny pijaczek, który usnął w starym powojennym bunkrze, a jego chrapanie wystraszyło mieszkańców wsi, którzy wypędzali swoje krowy. Od tamtej pory członkowie agencji woleli powstrzymać emocje i postawić na suche fakty. Po przepłynięciu szerokiego syfonu zalanego wodą, pomieszaną z materiałem organicznym, dotarto do pierwszej wielkiej komory. Znaleziono tam liczne kości sporych zwierząt, a także nowe gatunki owadów. Część z nich przypominała pluskwy i zwierzęce pasożyty. Niespotykaną rzeczą, która od razu rzuciła się paleobiologom w oczy, była ich wielkość. Według wiedzy naukowców, nowo nazwany gatunek Cimex długopolskiego przewyższał rozmiarami dziesięciokrotnie znane nam odmiany pluskw. Dodatkowo przez komorę przepływała stosunkowo szeroka i głęboka podziemna rzeka. Dzięki speleologom szybko ustalono, że wpływa ona głębiej przez leje krasowe, mające bliżej nieokreśloną głębokość. Po dwugodzinnym obejściu komory odkryto wiele ścieżek, powstałych miliony lat temu. Szacunkowo zbadanie ich mogło zająć lata, dlatego trzeba było coś szybko postanowić. Cała opowieść powstała w mojej głowie. Czy chcecie, abym ją kontynuował? Dajcie znać w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!